Okej, jesteśmy. Patrzcie, kto przyjechał. Adrian, swojej krowie roboczej, wspaniałej. Dżinsowa kurtka do dżinsowych spodni? Wyglądasz jak... Nie miałem nic. Jak pracownik w fabryce Forda. Okej, dzisiaj jest ten odcinek, w którym pokażemy wam, Tesla nas rozjedzie. W którym pokażemy wam, jak wygląda tani fryzjer. My jesteśmy w naszej okolicy. Widzicie, tam są te budynki z tego osiedla, którym takim clickbaitowym tytule Miasto Duchów to nazwałem. Tam jest Tieniu. Tu jest Adrian. I tu jest takie targowisko, które okalają takie tanie knajpy, gdzie można zjeść. Jest tu kilka zakładów fryzjerskich. Słuchajcie, nie poszliśmy do takiego ordynarnie taniego na wsi, gdzie stary dziadek nie pomalował ścian i nie zmienił lustra od czasu Deng Xiaopinga. No bo są takie, no nie? Ale no... Tak jak... Pokazywałeś chyba na filmie w tym, co o bimbrze. O bimbrze? No. O, no tak, 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 tak. No słuchajcie, no są takie zakłady, ale no jakby, no tak jak mówię, my pokazujemy naszą bańkę, w której żyjemy. O, kładzie, czyli szybkie cięcie. Tak, szybkie cięcie. Chłopaki, no szybko, tanio. No, no i widzicie tutaj, tak wygląda zakład. Niha, okej, Kańsia, tak wygląda zakład. Aha. Poczekaj, bo jeszcze tamten drugi. Tutaj widzicie, jest maszyna, gdzie można sobie wykupić abonament, bo tu jest tak, on kosztuje 15 cięcie. Dychę na dzieci. Ale jak się wykupi abonament, to... To jest taniej. No i jeszcze dla powyżej 65 roku życia też jest ten. Daj się, bo ja jeszcze chciałem tamten pokazać. No to jak się opytniemy, no. Inny zakład? A nie chce się w innym zakładzie? No ten jest taki mało reprezentacyjny, no dobra. Okej. Okay. Widzicie tutaj tego elegancko. O, ja włączę stoper. Przeczesał. Włączę stoper i zobaczymy, jak długo to będzie trwać. Jakbym nie przyszedł, to zakończeniem to wyłącz. Tak, mi dał tę pelerynkę taką ze smokiem. Okej. Okay. Nawet nie powiedziałem, jak kiedy mnie ściął, ale... Jaką chcesz, Adrian, fryzurę, kurde? Na żołnierza. Na bikiniarza. Albo czy telewizor nie działa, skandal. Bo tutaj jeszcze były inne fryzjery, chciałem pokazać. No ale one mniej więcej tak samo wyglądają. No tu widzicie, to jest taki tani. Dobra. Słuchajcie, ten fryzjer jest przy takim... No, przy tak zwanym wet market. O, Densia, bo ja. Wet market to znaczy dosłownie... w znaczeniu mokry market. Dlaczego on jest mokry? Bo oni to wszystko spłukują codziennie wodą. I ta woda trafia tam na dół. No to tutaj to trochę przyrdzewiało, ale ogólnie słuchajcie, jest tutaj czysto. Widzicie, mięso bez zamrażarek. O, tutaj pół maski świńskiej. Chrum, chrum. Mhm, daj. No i widzicie, świeże mięso. To wszystko... sprzeda się dzisiaj, tak? Znaczy on tam ma jakąś zamrażarkę z tyłu, ale no, no zazwyczaj starają się wszystko sprzedać w jeden dzień. To jest nowe miejsce, tam są warzywa. My zawsze kupujemy od tej pani. Dzisiaj tuż rano byłem z żoną, zrobiliśmy zakupy. To jest nasza ulubiona, bo tutaj teraz przeszkadzał koleżanka. No tutaj mamy sklep, no widzicie, sos sojowy, przyprawy, no nic ciekawego. Warzywa. Z takich ciekawych warzyw, o, imbir. Zapomniałem, jak jest ginger po polsku, imbir. To nie wiem, co to jest, ale sprawdzę potem, wam pokażę. Tutaj widzicie, mam suszonki, różnego rodzaju grzyby. Tutaj kiełbasę. O, to jest ciekawe. To jest cukier, patrzcie. 5,5 RMB. No to jest około 3 zł za pół kilo. 6 zł za kilo. Jest taki cukier. To też jest cukier.
w takich kryształach, no tutaj jest taki tradycyjny i tutaj w takich, no, w takich kosteczkach. No tutaj jakieś kasze, o, to też są grzyby. Dalej, kasze, orzechy, grzyby. Makarony, o, jajka przepiórcze. Dość popularne. Makarony różnego rodzaju i kalibru. No i co? No tutaj rzeczy z plastiku. O! To jest fajne. Wiecie, co to jest? Bo tutaj są takie ubikacje kucane. I w tych takich starszych to nie ma spłuczki. I jest takie wiadro z wodą i z kran i tam po prostu nabieracie tego i spłukujecie tym i można sobie tyłek jeszcze podmyć. Nie? O, tu jest... O, la obania. To jest pani kierowniczka z tego sklepu. O, tutaj wam pokażę, jak ubikacja wygląda. No tutaj pewno będzie spłuczka. No tutaj jest spłuczka, no. O, jakoś tu... Super nie wygląda, ale nie śmierdzi, no, no jest czysto, no, musicie mi wierzyć na słowo. Myję tutaj codziennie. O, tutaj dlaczego nie ma ryb? Cholera, tu jest stanowisko z rybami, zawsze żywą tutaj katrupi. Ale dobra, przejdziemy dalej. Wiecie, to targowisko się tutaj przeniosło, ono wcześniej funkcjonowało tam obok metra. Na tym moim głównym kanale był film, ile zarabiają Chińczycy i co mogą kupić za 100 zł. No to właśnie tam to kręciliśmy. O, tutaj są jakieś stworzenia. A, tutaj chłopaki. Ja. Hej, ja. Piwo żłopią, 12 w południe. A, łaja kańsia. Buję, łoczybaula się się. Łoczybaula się się. Ranho, święcaj łodę dasz. Paść. O, czy już piwo mi dają. O, się Nihenbank. Już mnie, zapraszali mnie. A, się Nihenbank. O, nie czyszen ma. Słuchajcie, widzicie. Szentihao. Widzicie, co oni tutaj jedzą? Kraby. Jakąś zupę sobie gotują. Ha. Widzicie, co są wszyscy mili? Henhao, się. Piwem poczęstowali, no nie, chodź tutaj, zjedz z nami. Tacy są Chińczycy, otwarci, mili, gościnni. Tutaj są krewetki żywe. No to widzicie, tu się daje martwe, a tu mamy żaby i żółwiaki. Żaby i żółwiaki. No tutaj co? No, krewetki, duże, małe, muszle, ryby. Widzicie, wszystko musi być świeże i żywe. Jak to jest martwe, zdechnięte, to raczej nie kupią. Oni dużo lubi jeść te ryby. Tutaj mamy kraby. Zazwyczaj tutaj te żaby siedzą. Dzisiaj ma jakoś tak dość mało tych żab. Ostatnio miał więcej. Może za bardzo żaby nie schodzą. A widzicie, jakie to ropuchy, nie? To takie duże, mięsiste. No, biedne to dogorywają z tymi żółwiakami. No tutaj kraby. Zdrówko, panowie. Muszę pójść jakieś papierosy kupić, ich papierosami poczęstować, tak w ramach rozwdzięczenia się. No, nie powiem się, że ja z nimi będę siedział i gadał. A, no teraz jest 12, też dużo sklepów zamkniętych. Tu jest sklep z makaronem. Tu jest sklep z owocami. My często właśnie też tutaj kupujemy. Wolimy te takie, wiecie, takie mniejsze sklepiki. No tutaj nic... Aj, nie ha. Nic konkretnego, że nie będziemy na to... O, tutaj jest... Ja chciałem, żebyśmy do tego fryzjera szli. No to tutaj też jest zadyszkę. Tutaj już trochę lepiej wygląda. Widzicie, ma takie odkurzacze. A tu... Tu się budują nowe bloki. Tu jest mój, ja też lubię ten sklep. Tutaj, o. Penio ha. Gejłone ge san szykładzie, szwan się ja. Szysankładzie. O, wie, które. No i tu jest sklep z alkoholem i z papierosami. Won.
Siesie. O, widzicie. No ja już piwo tego. Okej, teraz muszę. Dżindzio. Buja. On się już pyta, czy chce dżindzie się napić. On mnie zna, bo ja czasami tutaj sobie strzelę drinka, pogadam z nim. I na pola? I na pola? Wodę laupu zajdzia. Szwajdziała. Szwajdziała. Rege szysan. No, takie za 13 wziąłem i zapłacone. No i on już wie. No i widzicie, on tutaj opiekuje się dzieckiem. Ja go papierosa nie częstuję, bo on tych nie lubi. Dobra. Co tam u Adriana? Jak progres? O, długo ci idzie. Jaki mamy czas? Już 8,5 minuty. Tam na obiad mnie zaprosili, w ogóle piwo mi dali i tego. Muszę iść teraz do nich z fajkami poczęstować. A w 10 minutach się chyba chłop zmieści, nie? Zakończył prynesa na górze zostawiłeś. Młodzieżowo. Na górze tak dłużej. A też ma taki odkurzacz jak tamten. O, już koniec, czyli zmieścił się w 9 minutach. 9 minut, 10 RMB, 6 zł. No i tak to wygląda. 15 RMB? A, bo 10 RMB to dzieci i emeryci. No chyba, że się wykupił u niego kartę. Bo jak wykupisz u niego kartę, tam na 10 cięć to jest taniej jakoś. Jako tym odkurzaczem. Nice and fresh. No dziewczyny, widzicie jaki Adrian, teraz szwajgę. No, no poniżej 10 minut się zmieścił. Mission complete. On tam, ja idę się poczęstować tych chłopaków papierosem, co mi dali. O, tutaj Szuszu też sobie obiad je. On go tam, Adriana, tym odkurzaczem, Adrian już, dobra, dosyć. To są chłopaki, damy im po fajce. Przyjdzie. Buję się. Przyjdzie. Baba. Buję się. No i tak tutaj. No, w zasadzie to powinienem, wiecie, z nimi usiąść, tam poopowiadać głupoty, ale ja tego nienawidzę. Bo to są zawsze te same gadki, nie? A skąd jesteś? A, z Polski. A w Polsce to zimno. A wirusa macie? Mamy. A w Chinach nie mamy bezpiecznie. Tak, w Chinach bezpiecznie. A podoba ci się w Chinach? Podoba. A jak długo tu jesteś? A ile masz wzrostu? No tyle. A grasz w koszykówkę? Nie gram. I to jest zawsze to samo. Gdzie jest Adrian? Tata Naria. To jest rzeka, taki mostek, po drugiej stronie jest takie dość duże. Nie, to nazwać nie centrum handlowe. Tu też są pozostałości właśnie po tej olimpiadzie. Ja was tam kiedyś zabiorę, ale to w innym odcinku. Okej, już po wszystkim. Tutaj jedziemy. O, tutaj jest znowu właśnie Dien Bang, ten, który znacie. W dzisiejszym odcinku słówka na dzisiaj Schweige. Schweige, a tak, słówka na dzisiaj Schweige. Czyli przystojniak. Tak, pamiętacie, jak uczyliśmy was Laoban, boss, szef, bonzo, no to do niego na przykład nie powiedziałem Laoban, bo nie wiem, był młodszy ode mnie, to do niego Schweige, tak? Czyli panie piękny, przystojniak, Schweige. O, tutaj Adrian Schweige, a tutaj ja. A kurde, to piwo. O, to ja. Patrzcie, jaki jestem przystojny. Dobra. Jedziemy teraz do tradycyjnego, starochińskiego McDonalda. Czy ja nie będę jadł, bo ja dzisiaj na śniadanie zjadłem Xiaolongbao. Xiaolongbao. Czyli takie mini kluski na parze. To ja akurat zdjęcie zrobiłem, nie robiłem filmu. Takie mini kluski na parze. Wiecie, no kluski na parze, albo jak to można nazwać, jak się u was mówi, bo u nas się mówi
tam w okolicach Żywca bułki na parze. Niektórzy mówią kluski na parze, napiszcie w komentarzu, rozstrzygnijmy to raz na zawsze. O, dzisiaj jest promocja z apki w ogóle, za 18 jest ten Big Mac. Dobra, zamówiliśmy w McDrive i jemy tutaj w McDonaldzie. No to z ciekawostek są popielniczki na zewnątrz. No, no to słuchajcie, no 10 zł za Big Maca z kolą i z frytkami, nie mogłem sobie odmówić. Ale jeszcze dodatkowo tamci mi piwo dali, a jest godzina, widzicie, 13:20. Ja tak się poświęcam dla was, dla sztuki, dla filmu. Docencie to poświęcenie, łapka w górę i tak dalej. Słuchajcie, o McDonaldzie będzie cały osobny film. Czym się różni McDonald od tego, od europejskiego, będzie o... Jak McDonald nie należy do McDonalda w Polsce. Nie? Wykupili go Chińczycy, chińską część McDonalda. O, nie wiedziałem. No, czyli chiński McDonald, Dead to America, śmierć imperialistom, nie nabijamy im kabzy. Każda zachodnia firma, co chce tu osiągnąć sukces w Chinach, musi mieć dobry kontakt z chińskim rządem, bo oczywiście mówię o dużych firmach. Google nie poszedł na żaden układ, więc ich skasowali, to samo Facebook. Microsoft miał dobre układy z rządem, więc Microsoft sobie jakoś radzi. Apple zapłacił 275 miliardów dolarów zainwestował w Chinach w technologię, w produkcję, w fabryki. To był pięcioletni układ z chińskim rządem na 275 miliardów dolarów. Dlatego Apple sobie doskonale radzi w Chinach. McDonald's został wykupiony przez Chińczyków. Również sobie wtedy doskonale radzi, ponieważ chiński McDonald's jest w chińskich rękach. Także to tak mniej więcej, nie? Czyli Ubera wygryźli. No, jest Didi zamiast Ubera. No, Didi wykupił chińskiego Ubera też potem, jak Uber już wpakował, nie pamiętam, tam były grube miliardy wpakowali w darmowe przejazdy i tak dalej. A mi żona mówiła, że ona Uberem jeździła za prawie za darmo, a czasami jakieś tam grosze płaciła. Bo to Uber dofinansowywał, nie? Mhm. A potem Didi rozkręcił to przewozy, a później Didi to przejęło. Tak. Kto tu jeszcze był? No tak, to teraz mi akurat przyszło na myśl, na szybko. Dobra, okej, okay, to tyle. O, słówko numer dwa na dzisiaj. Majdan Lao. Czyli McDonald's. Majdan Lao.